Dobra, moi drodzy, mamy teraz jeden cel. Architekt Body Cache. Musimy się tam dostać. Zobaczymy, jak nam to pójdzie. Ostatnio żeśmy łazili po powierzchni, po lodowej. Ale teraz sobie troszeczkę zmienimy tutaj plan. Go wystawić tu? A nie. Tu mamy ubranie, mamy to. Działko grawitacyjne. Baterie. Dobra, wywalmy tą baterię. A jeszcze pingwin. Do pingwina na pewno nie potrzebujemy i sterowania, palniki. Chyba mamy wszystko. Nie wiem, czy sobie tych ogniw paliwowych nie zrobić, tych ogniwo jonowe. Gdybyśmy mieli ogniwo jonowe, to pewnie by nam lepiej starczyło. Ogniwo jonowe, dwie baterie. Czyli dwa takie. Albo nawet 4, tak? Czym się wyłącza to? 4 baterie. Kurde, co, nie mam złota. Super, dobra, walić te ogniwa jonowe. Dobra, idziemy, płyniemy na misję. To, coś mi tu brakuje. A, tego mi brakuje. Ile mamy procent? co ja chciałem? Aha. Tu coś mamy jeszcze? Bo nie chciałbym znów płynąć, wiecie, z zapchanymi schowkami. O, guma. Wszystko to, co tu mamy, powoduje później, że nie jesteśmy w stanie reszty rzeczy wziąć. Musimy wyjść. Wydaje mi się, że to nam wystarczy. Mógłbym jeszcze wziąć jeden, wiecie, bo to jest, no, ciężarówka, bo wydaje, tam żeśmy się zastanawiali, że chyba da się do niej podczepić jeszcze bagażnik w razie czego. Czemu teraz w bazie mam 75 energii, a wczoraj miałem 300? Może się zużyła, wiecie, bo jeśli jest panel słoneczny, to znaczy, że on się w nocy nie ładuje, a to geotermalne to też tak chyba... No wiecie, no nie załaduje się tak po psiu. Aha, ktoś chyba tam na Discord wszedł. Płyniemy. Brakuje mi w tej grze na razie tych najgłębszych głębin, bo zauważcie, że odkąd zrobiliśmy to ulepszenie do nurkowania tam, jakby tego głębokościowego. Aha, max energii, jaką mogę mieć w bazie. A nie mam zielonego pojęcia. Może coś zmieniłem w bazie. Może coś się odłączyło? Może patrzę, wczoraj nie mam pojęcia. Nie ma czegoś takiego jak baterie w bazie. No więc pamiętacie w tej poprzedniej sygnałce, co mówiłem, to wczoraj było tak, że jednak człowiek walczył z tą głębokością, nie? I z brakiem tlenu. A ja tu już od dobrych 3-4 godzin w ogóle no, nie ma żadnego problemu z głębokością. To
mi tak ta gra zaczęła rwać. Trafiłem. Ustawimy się centralnie nad tym. I postaramy zanurkować. Wiecie co, ja muszę z tego Discorda. Albo dobra. Zostaniemy. Będziemy wiedzieć przynajmniej, że się coś dzieje. Ty, ale czekajcie, bo to jest ten body cache, to jest w ogóle gdzieś w innym miejscu. Tu gdzieś takie wulkany. O, to jest to. I mi się wydaje, że to będzie gdzieś tu. Ale my się centralnie nad tym, bo zauważyłem, że wszystkie one są w taki sposób zbudowane, że centralnie nad nimi jest wjazd. Taki po prostu aż pionowo w dół. Dopóki się będzie odległość zmniejszać, to znaczy, że się zbliżamy. Ty, a ja. Nie, w tym na pewno nie byliśmy, w tym body cache. Przecież to wygląda, jakby to było w tym wulkanie, co myśmy wcześniej. Pamiętacie, byliśmy w takim wulkanie. O nie. Już tu musiałem być wcześniej. O, shit. Dziwne to jest, bo nie przypominam sobie, żeby ten body cache był z tej strony. Wydawało mi się, że to było pod dokiem do delty. Może być to gdzieś tutaj. To? Jajo? Jajo dinozaura. Czekajcie, sprawdzę. O, zarodnik. To co jest potrzebne do czegoś. I uran dla owsiaka. Czekajcie, pozbieram tu kilka rzeczy. Jak już jestem, coś jeszcze tu jest? Dobra. Uważaj na krakena. Nie, tu nie ma w tej żywowa w ogóle krakena. Zresztą tu jest za ciasno między tymi skałami. Jak ja tu wcześniej nie umiałem trafić? Bo się za mało starałem. Fajnie. Co to jest, jakaś inna małpeczka? Czekajcie, bo mi wyszła mi myszka poza ekran, sorry. Są. Zawilec bawełniany. A jakieś bawełniane zarodniki miałem, nie? Czy coś takiego?
O właśnie. Tak mi się coś wydawało, że ja miałem jakieś zawilce zbierać. To wygląda dobra. Zapakujemy sobie tego do bagażnika. Zarodników jeszcze pozbierał. To się jakąś chemię się z tego... Kurde, myszka mi wychodzi poza ekran, wkurzająca to jest. Chyba się te kwasy jakieś czy coś takiego robiło, nie? Jeszcze zerknę do craftingu. Chyba było tutaj. O, młody zawilet, osad soli, kwitnący zarodnik, o. Było, było, mówiłem, że to jest to. A to jest kwitnący zarodnik, to nie jest młody? To chyba nie jest młody zarodnik. No dobra, ale gdzie są te zwłoki tego typa, bo miały gdzieś tu być? Jest jakby na środku jakiś kamień. No a tu są te zawilce, tak? Upłyniemy je dookoła. Kurde, czekajcie, bo mi myszka ucieka z ekranu. Tu nie było opcji, żeby... A nie, o. DMT, o. To... Zlokowałem sobie myszkę na tym ekranie, tak? Dokładnie, jest taki program, który wam lokuje myszkę na ekranie. Jak jesteście streamerem i macie takie problemy, to może się przydać. Ja dobrze robię, że tu wpływam tym statkiem, tak? Tu ciaśniutko troszeczkę. Okej, tu jest jakiś korytarz w dół. A jak w dół, to chyba znaczy, że w dobrą stronę, wiecie? Co to jest? To jest sprawa dla, kurde, dla dacza głębin. Patrzcie tu, co znalazłem. Bierę to jajo, nie wiem co to za stworzenie, ale... Czy ja kiedyś te... Muszę sobie to akwarium zrobić i te stworzenia tam powsadzać i zobaczyć, co z nich wyrośnie. Nie, czekajcie, bo ja dobrze płynąłem w tą stronę, tak?
bomby, ale czekajcie, tu nic nie ma chyba. To bez sensu, co za wilec tylko jest? Chyba, że to chodzi o te jaja stworzenia, że one tu są. Dziwne. Są nieczytacza tu? Nie, no czytam, co się dzieje. Ale gdzieś źle chyba wpłynąłem. Nic tu nie ma za bardzo. Zaraz obok ma zejście w dół, ale tu w środku? Czekajcie, co się wrócę jeszcze, no bo to tak dziwnie wygląda zazwyczaj w tej grze, no jednak tu gdzieś ma być jego ciało, gdzieś ten, no to gdzieś to powinno być. Tu nie ma nic. Ale czekajcie, wyjdę z tego statku, może popływam tym, może coś znajdę. Tu jest ten zawilec. Tu nic nie ma. Tu jest wyjście. Kurde, nie, no tu nie ma. Włącz mapę na Seagliderze. No, aha. No to nie ma nic tutaj, jak dla mnie. Co mi gadacie, że tu jest jakieś wyjście? To u mnie tak pika DC, wiecie? Bo siedzę u wązia na tym. Na DC. A rzeczywiście ta mapa na Seagliderze to jest dobry pomysł, żeby je używać. Wyjdziemy tutaj zaraz i przepłyniemy to jeszcze dookoła, no bo że tak płyniemy dookoła, żeśmy tu wpłynęli w dziurę, bo było dookoła, płyniemy dalej dookoła, zobaczymy. Może za następnym zakrętem, tak? Może tu jest na przykład zejście w dół. Może nie. To może tu jest gdzieś zejście w dół. Szkoda, że ten pociąg nie ma tego. O, na przykład tu. O, jest, dobra, widzę. Szkoda, że ten pociąg nie ma mapki, nie? By się mogła przydać. Ja nie lubię tej mapki włączać, bo ona jest taka irytująca, bo pół ekranu zasłania. O, shit. Ja nie wiem, czy oni mnie atakują. One mnie mogą atakować, czy nie? Bo to wygląda tak, jakbym się miał... Pamiętacie, że coś tak do ekranu... Do maski się przysie. Okej. Tam mam wpłynąć? No dobra, powiedzmy tutaj. O kurde, co tu jest? Ogród podwodny, podziemny. Kurde, podwodny czy podziemny? Element architekta. A to on miał kości? This skeleton is for weak nerves. Able to handle heavy forces. A good frame for my new form. Are you okay, Alan? It is not often that I gaze upon the form of a foreign architect. Is this place another sort of sanctuary? It's peaceful. Beautiful, even.
As the bacterium spread, the continuation of life became uncertain. This is a place to reflect. I think I understand. Mhm. I co, koniec? No dobra. Myślałem, że coś się wydarzy w związku z tym, że ja tu przyszedłem. A tu się nic nie wydarza. Kurde, przestraszyłem, uciekam stąd. Fuck. No dobra, no to wlazłem tu, ale co mi to dało? On powiedział, że to spoko, no ciało jego i już nie ma ciała i smutno mu się zrobiło i co? Czy to nie jego ciało, tylko jakiegoś innego chyba architekta? Wiecie o co, come on. Schematy na samym dole. Co, będę miał schemat architekta? O kurde, szkielet architekta. Aha. Polialinina, co to jest? Czyli co, ja teraz jego szkielet mam zrobić? Szukaj jaja. Jakiego jaja? Co za jaja mam szukać? Oh fuck! Oh shit! Kurde, nie. Dzikość tu jest. Mam to złoto w końcu, co mi było potrzebne. Seek fluid intake. Ciekawe, czy osad solny bym tu gdzieś mógł znaleźć. Co od razu to wszystko wykrafcił. Może by mi coś powiedział. O, runa niklu. A myśmy ten nikiel potrzebowali do naszej głębokościowej. To nawet nie wiedziałem, że ona tu jest, ta ruda niklu. Ona tak leży po prostu na ziemi. Statku. Gdzie jest nasz statek? Warning.
30 seconds of oxygen remaining. 30 seconds oxygen. Wiem, że tlen. Odpłyńmy sobie troszeczkę. Dobra, dajcie mi tu jeszcze chwilę. Niech ja se tam coś jeszcze złapię. Dobrze, że ten nikiel wyzbierałem z ziemi, bo nie, nawet bym nie zauważył, że to jest nikiel. Myślałem, że to może coś innego. Znaczy, myślałem, że to zwykły kamień, tylko tak co mówię, czemu to srebro leży tak luzem? Startują, no ja mam jeszcze... No, dogonimy ich jakoś tam, damy radę. Seek fluid intake immediately. Nie wiem, skąd się ten nikiel bierze, ale... Musimy wrócić do bazy, tam w tej bazie poskładamy tego architekta i pewnie coś nam powie pewnie ciekawego. Ten statek od złomu. Gdzieś on tu był. Tam były te lilie połamane, to znaczy, że on się tu gdzieś wyłożył. O, jest, dobra. Dajcie mi sekundę, niech ja trochę złomu pozbieram. Przestawię troszeczkę, bo coś tu jest nie tak. Tu jeszcze jakiś złomik leży. Tam dużo tego tytanu było potrzebne, nie? A ja tak... Nie mam go za wiele. Wracamy do statku, bo on już się tu nie załaduje więcej. No, powiem wam, że jak słuchałem Grysława, słuchacie Grysława? Taki podcast Ryszard i Andrzej robią i tam
Rysław zawsze miał problem z internetem, bo nie miał internetu i tam Andrzej mu przynosił, gry mu pobierał, później mu przynosił, masakra. Teraz nam postać umrze, ale tym się nie przejmujcie, to normalne u nas. Bo my nie karmimy naszej postaci, my ją głodzimy. Nie w wiaderkach, ale... No po prostu brał na przykład jego konsolę. Pobierał na nią ten coś i mu przynosił. Bo inaczej nie było szans, żeby pobrać, nie? I to tak trochę uświadamia, bo ja to tak już dawno w takim klimacie nie byłem. W klimacie wolnego internetu. No, ale ludzie tak mają niektórzy. No, jak głodzę tą postać. I tak naprawdę teraz sobie myślę, że trzeba było to żarcie nie brać tego, bo to jeszcze powiem wam, w jedynce to jakoś to bardziej odczuwałem, to jedzenie i picie jakiś, bo z tego co pamiętam, to chyba postać po śmierci wracała do tej głównej bazy i to było uciążliwe, a teraz jak odkryłem, że ona nigdzie wcale nie wraca, tylko tutaj ląduje, to mówię, a to w tyłku to mam, to zginę i się najem. I się wydaje, że ona zjada swoje zwłoki. I dlatego jest taka najedzona. Popatrzcie, mam ten osad soli, co potrzebowałem. O, mamy chyba wszystko, żeby skrafcić to ciało. Może on nam wtedy powie, gdzie jest kolejny etap. Osiet, co się stało? Czemu tu leżą? Czemu tu? Nic nie rozumiem. Dobra, musimy grzybka wyciągnąć i wykrafcić to. Później potrzebujemy jedno złoto, gdzieś tu miałem. Aha, umarłeś, a to wypada. Ja myślałem, że to nie wypada. Jak się to robi? Aha, lit, ale nie mam litu. A, to nic nie zrobię, to sorry. No tak niby jest, że tracę ekwipunek, ale ten ekwipunek się jakby nie tracił nigdy, bo... No bo go nie miałem. Wiecie, o co chodzi. Co mnie dziwi. Gdzie to niby wypadło? Oddawajcie mi moje, bo tu gdzieś było. No dobra, walić to. No dobra, nie mamy tej, nie mamy litu. Wydaje mi się, że lit gdzieś tu też powinien być. Nie, że te kostki litu, jak się tu schodziło, to je było widać, takie kwadraty. Tam był lit, tu był lit, przepraszam, w drugą stronę. Przy tych wulkanach. W środku umarłeś to w tak, tylko że ja już 15 razy umierałem w środku i ani razu nic ze mnie nie wypadło, dlatego mnie to zastanawia, skąd nagle zaczęły ze mnie rzeczy wypadać. Tu w trawie leżało, bo pamiętam, tu będzie lit gdzieś. I tak dużo go było, pamiętacie? Kurde, no tu był.
dosłownie tu. To jest dziwne, zniknął ten lit? 100% jestem pewien, że przy tych gejzerach takie kostki litu były i to w bardzo dużej ilości. Baba mnie śledzi, mówicie? Się w ogóle coś rozsypało, patrzcie. Już nic się nie mogę nauczyć. O, jest, widzicie? Wiem, że jest lit, kurde. Czyli co, tu jeszcze coś leży pode mną? Nie. Ja bym jeszcze taki sztabek zrobił. To się może przydać. Lid ważny do budowania, no. Może by go pozbierać tu trochę. Bo nam się już inwentory zapchało. Dobra, diamenty 3. No jeszcze mi powiedzcie, że nie mam 3 diamentów. Chyba se żartujecie. Dobra, im dłużej będę w to patrzył, to się nie pojawią dodatkowe diamenty, to na pewno. To nic, to płyniemy w dół w takim razie. On nie wie. Czego nie wiem? Że tego nie wybuduje tu tego szkieleta czy coś? No dobra, no to nie wybuduję, no ale to nie będzie jakiejś tragedii. Co wiesz, tak kurde, jakby nie wiem, jakbym miał umrzeć od tego. Pójdę sobie do bazy i wybuduję. Chyba, że to się w jakimś... No, że to w jeszcze jakimś innym miejscu się robi, może w jakimś... laboratorium. Co to jest? Dziwne, jak ząb jakiś. Gdzie ja płynę teraz? O, będę miał moduł dokujący. Elegancko. No, kichnąłem.
O kurde, tu nie byliśmy. Nie lubię takich dużych lokacji. Czy ten kryształ to może być to? Ten, który ja muszę wydobyć? Już sobie wyjdę i zobaczę. Nie. Już inaczej pewnie musi wyglądać. Kurde, tu nie byłem nigdy. Muza się uruchomiła. O! O, o, o. Będziemy mieli już najgłębsze nurkowanie, bo już mamy wszystko do niego. Co znalazłem? Diament niech mi dadzą, bo nie wiem, gdzie te diamenty mam teraz znaleźć. No mam działko praun, ale to ja tego prauna na razie nie buduję w ogóle. Tym jakieś za bardzo na nim nie zależy. To jest jakaś wielka rozpadlina. Ja pierdolę, co to jest? O kurwa, myślałem, że to jakiś taki jak z horroru. Gdzie wy tam krakena widzicie? Nie będę mógł ulepszyć tego swojego tego. O, moduł ostraszający Snow Foxa. Aha, to. Chyba nie jest agresywne, co? Skałogniot. Czekajcie, coś. O, fuck. Ten jest ten taki, co. Pamiętacie, jest taka jakaś krewetka, co jak zatrzaśnie ten, to wytwarza jakąś tam. Fuck. O, koszyn. Uciekam. Nie chcę tam być, jak jest Leviathan Creature. Znaczy, zaglądnę tam. O, shit! O, w dupę. Cofka.
Nie, nie, nie. Uciekamy. Uciekamy. O, w dupę! Nie, nie zniszcz mi statku. Nie wiem, gdzie jak się stąd wydostać. No dobra, ale może ja mam tam płynąć, może tam coś jest. Co myślicie? Dwa i shift? Ja nie wiem, jak się używa szoka. I co jaki czas ja mogę tego szoka użyć? Nie wiem, gdzie mam płynąć tak naprawdę. Ale chyba musiałbym zrobić to ulepszenie, bo widzę, że tu się coraz głębiej robi. Warning. Maximum depth reached. Hull damage imminent. Chyba utknąłem, wiecie? Teraz to już w ogóle nie wiem, gdzie płynąć. Czekajcie, ta muza, która się właśnie włączyła. Z czego to jest muza, pamiętacie? Emergency. Starvation imminent. Seek calorie intake immediately. Aha, zleci simulator. Bo się pobrał. Myślałem, że mają jakąś darmową muzykę i się zastanawiam, kurde, z czego to jest muza. Dobra, to zaraz płyniemy z wąziem. Dobra. C-track. No dobra, moi drodzy, ja to bym tutaj zostawił, przerwę zrobił.
leciał samolotem z chłopakami. Czemu nie łowię ryby, nie ginąć? A, bo nie jest to potrzebne do szczęścia nikomu. Musiałbym je tam łowić, smażyć. Po co mi to? Dobra, moi drodzy, przerwa na latanie, później wracamy.